I tylko Konfederacja nie wzięła udziału w tej licytacji. Powiedziała, że ona nic nikomu nie będzie dawała, ale też nie będzie rabowała w takim stopniu, jak to robią partie należące do bandy Czworga. I to mi się podoba. Ja mówię dwa warunki. Pierwsze, że koalicja rządowa to była Unia Wolności i KLD. Obniży stawkę podatku VAT z 22 do 7%. I drugi warunek, że koalicja rządowa zobowiąże się na piśmie do poparcia ustawy o restytucji mienia. No to Korwin mówi, dobrze, to takie warunki stawiamy. Wchodzenie z wirtuozem intrygi w jakieś takie niebezpieczne związki jest bardzo ryzykowne, bo PiS jest ugrupowaniem etatystycznym, jak co najmniej, żeby nie powiedzieć socjalistycznym. I jeśli Konfederacja by tu zaczęła się jakieś amikoszonerie uprawiać z PiS-em, to czar by prysnął w jednej chwili. Witam wszystkich Państwa na kanale pana Stanisława Michalkiewicza. Na początku taka mała reklama. Oczywiście polecamy książkę Wołyń bez mitów, gdzie między innymi jednym z autorów jest pan Stanisław Michalkiewicz. Książka jest oczywiście dostępna na kapitalbook.pl oraz też wszystkim Państwa polecam, żeby kupić kawę panu Stanisławowi przez Buy Coffee. Link do płatności, do zakupu tej kawy jest w opisie filmu, także serdecznie Państwa zachęcam do tego. A tematem naszego nagrania jest taka, można powiedzieć, że bieżączka, ponieważ wokół Konfederacji no, rosną sondaże oczywiście, a jak rosną sondaże i okazuje się, że to już nie jest przyrost między 5 a 7%, tylko tutaj już dochodzimy bodajże do 17%, Lewica znacznie osłabła i wychodzi na to, że Konfederacja jest tą trzecią siłą, która jest na tymi tak zwanym języczkiem uwagi, panie Stanisławie. I moje pytanie jest do pana Stanisława, jako naszego tutaj wybitnego komentatora i publicysty, który no, zna się na polityce ze względu na to, że raz był praktykiem, no a teraz jest doskonałym komentatorem, jako tak nazwijmy to ten teoretyk, prawda? I panie Stanisławie, takie sojusze, bo jak dobrze wiemy, PiS od jakiegoś czasu też próbował tam obiecywać coś Konfederacji. Teraz pan Wiple powiedział, że tutaj są prowadzone rozmowy z Platformą Obywatelską. I mi się wydaje, że historycznie takie sytuacje w polskiej polityce kończyły się anihilacją tej strony, która była tam podrywana i wabiona. Panie Jarosławie, odnoszę wrażenie, że takie nieprzyjemne, że my się poruszamy w sferze plotek. Dlatego, że wystarczy otworzyć telewizor na telewizję rządową, żeby zobaczyć, że Konfederacja jest tam obsrywana. To nie zapowiada jakiegoś sojuszu powyborczego czy przedwyborczego. To po pierwsze. Po drugie, Konfederacja jest obsrywana w Gazecie Wyborczej. Judenrat Gazety Wyborczej tam bez przerwy jakieś pchły znajduje Konfederacji. No a Judenrat Gazety Wyborczej sympatyzuje z Volksdeutsche Partei. Więc to też nie zapowiada jakichś tutaj sojuszy. Co pan Wipler mówił, ja tego nie słyszałem. Natomiast jeśli już o tej osobie mówimy, no to warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, o której tutaj, na którą nikt nie zwraca uwagi, a myślę, że warto. Mianowicie na wyciągnięcie z naftaliny pana Ryszarda Petru. Pan Ryszard Petru, że tak powiem, wyłonił się z niebytu po raz pierwszy na scenie politycznej w 2015 roku. I to w takich okolicznościach osobliwych, bo 18 czerwca 2015 roku odbyła się w Warszawie taka międzynarodowa konferencja naukowa MOST, w której wzięli udział przedstawiciele najważniejszych ubeckich dynastii tutaj z Polski, no i bardzo ważni ubecy z Izraela. Pretekstem to były takie kombatanckie wspominki, ale tak naprawdę chodziło o to, że ponieważ się tutaj stare kiejkuty nasze przekonały,
że Polska przechodzi i to na dobre pod kuratelę amerykańską, to zaczęły zabiegać o to, i to po to ci ubecy z Izraela byli, zaczęły zabiegać o to starej kiejkuty, żeby Amerykanie ich wciągnęli na listę tak zwanych naszych sukinsynów. No bo jak Polska przechodzi pod kuratelę, no to trzeba tutaj się wciągnąć na listę naszych sukinsynów. Amerykanie się chyba wahali. No bo ubeckie dynastie i tak dalej, ale no, co, niech tam zaproponowali im, żeby pokazali, co potrafią. No to im nie trzeba było dwa razy tego powtarzać. Pojawił się pan Ryszard Petru i Nowoczesna. W ciągu tygodnia powstała partia i jeszcze pan Ryszard nie zdążył ust otworzyć, żeby nam powiedzieć, jak będzie nam przychylał nieba. A już wdzięczny naród obdarzył go zaufaniem, i to na poziomie 11%. No, to jest fenomen rzeczywiście rzadki, ale ja na gruncie mojej ulubionej teorii spiskowej to można go wyjaśnić. Konfidenci dostali rozkaz w prawo zwrot do pana Ryszarda, no i jest partia, jest 11% zaufania. No i teraz pan Ryszard wraca z naftaliny, został wyciągnięty po długiej przerwie i na kogo się rzucił? Na pana Wiplera. Co to znaczy? To znaczy, że jakaś frakcja w starych kiejkutach też jest zaniepokojona rosnącymi notowaniami Konfederacji. No i teraz to wszystko się, wie pan, szukają pcheł. Tak jak to felietonista kultury pisał, to Hamilton jeszcze w latach 60., że miał taką ciotkę, która nie mogła pogłaskać kota, bo zaraz mu pcheł zaczynała szukać. No i taką miała obsesję. Otóż ja nie jestem członkiem Konfederacji. Kibicuję temu ugrupowaniu ze względu na program, jaki ona tam przedstawiła jeszcze w 2019 roku, kiedy były wybory parlamentarne i wszystkie ugrupowania parlamentarne, to znaczy nie wszystkie, tylko 4 ugrupowania parlamentarne, które do tych wyborów wstawały, licytowały się, która więcej wyda pieniędzy na nas. I tylko Konfederacja nie wzięła udziału w tej licytacji. Powiedziała, że ona nic nikomu nie będzie dawała, ale też nie będzie rabowała w takim stopniu, jak to robią partie należące do bandy czworga, i to mi się podoba. No i dlatego Konfederacji kibicuję. A jeśli by Konfederacja zrobiła głupstwo, chociaż nie bardzo wierzę, żeby to, bo to są, wie pan, każdy tam z tych liderów to jest dużym chłopczykiem, i weszła w jakieś koalicje, wie pan, z PiS-em, a jeszcze gorzej z Platformą, bo Platforma tych wyborów nie wygra. W związku z tym wchodzenie z nią w koalicję to jest bez sensu, wie pan. Z przegranym wchodzenie w koalicję, no to po co? Natomiast z PiS-em nie ma sensu wchodzić w koalicję, dlatego że może by tam Konfederacja, czy tam poszczególni działacze Konfederacji dostali wynagrodzenie jakimiś synekurami, ale Konfederacja jako całość stałaby się ugrupowaniem jednorazowego użytku. Najgorsze są nieproszone rady, ale jak już pan pyta, to ja bym Konfederacji bardzo odradzał jakiekolwiek koalicje. Jeśli już, to zachowanie tego stanu posiadania w Sejmie, o ile nie doszłoby do przedterminowych wyborów, bo pan wie, jeżeli, co mówi Konstytucja. Jeżeli Sejm nie jest w stanie utworzyć rządu, nie wyłania się jakaś większość, która byłaby w stanie utworzyć rząd i ten rząd, no, nawet mniejszościowy, ale żeby był, no to Konstytucja mówi wyraźnie, co się dzieje. Rozwiązywany jest parlament i prezydent zarządza kolejne wybory. No i tyle. Także mamy do wyboru. A jeszcze jest trzecia możliwość, bo powiedzmy, że będzie wynik wyborów taki, że Prawo i Sprawiedliwość uzyska, czy tam ta Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość,
uzyska najlepszy wynik wyborczy, ale niewystarczający do utworzenia rządu. Więc będzie Prawo i Sprawiedliwość będzie zabiegało o kolaborantów. I ja bym bardzo odradzał Konfederacji, żeby tu dała się na to nabrać. Niech Prawo i Sprawiedliwość dobierze sobie na kolaboranta Polskie Stronnictwo Ludowe, które ma 100% zdolność koalicyjną, a w porywach patriotycznych nawet większą. No i tyle. Ale jeżeli nie, jeżeli rząd byłby mniejszościowy, to taki rząd mniejszościowy nic nie mógłby przeforsować w Sejmie. Najwyżej by administrował kryzysem. Ale w takiej sytuacji przed takim ugrupowaniem parlamentarnym, które jest języczkiem uwagi, rysują się pewne możliwości. Podam przykład panu, jeśli mogę. Tak, tak. Otóż w 1993 roku poseł Solidarności Alojzy Pietrzyk złożył w Sejmie wniosek o wotum nieufności wobec rządu panny Suchockiej. No i ponieważ rząd miał bardzo taką, balansował na granicy większości, to pan Andrzej Potocki z ramienia Unii Demokratycznej obchodził wszystkie koła i kluby parlamentarne, żeby skaptować tutaj głosy za rządem. I Unia Polityki Realnej wtedy była w Sejmie, miała 4 posłów. I przypadkowo się złożyło, że ja byłem wtedy w tym pokoju, który zajmowali posłowie Unii Polityki Realnej, kiedy pan Potocki przyszedł. Ja nie byłem posłem, ale byłem wtedy tam. No i pan Potocki pyta, co by Unia Polityki Realnej chciała za poparcie rządu, a kolega Mikke mówi, nic byśmy nie chcieli, nie będziemy tego rządu popierali i tam żadnych warunków nie stawiamy. Ja mówię, dlaczego? Postawcie. No co wam zależy? Postawcie. No to jakie? Ja mówię, 2 warunki. Pierwsze, że koalicja rządowa, to była Unia Wolności i KLD, obniży stawkę podatku VAT z 22% do 7%. I drugi warunek, że koalicja rządowa zobowiąże się na piśmie do poparcia ustawy o restytucji mienia. No to Korwin mówi, dobrze, to takie warunki stawiamy. No i pan Potocki wyszedł, nie było go 5 godzin, po 5 godzinach przyszedł i mówi, odrzucamy te warunki, nie zgadzamy się. To jak nie, to nie. Następnego dnia odbyło się głosowanie nad wotum nieufności. Rząd upadł 1 głosem. Te 4 głosy mogły go uratować. No i poseł, minister właściwie, Janusz Lewandowski, do Pruchna, posła Pruchno-Wróblewskiego mówi, no dlaczego głosowaliście przeciwko rządowi? A ten mówi, jak no dlaczego? No odrzuciliście nasze warunki. No to głosowaliśmy przeciwko rządowi. A ten mówi, jakie warunki? No ten mówi, takie i takie. Okazało się, że profesor Geremek nie poinformował ich w ogóle, że takie warunki były. On mówi, to było do przyjęcia było. Więc wie pan, ja wtedy podziwiałem dalekowzroczność profesora Geremka, który wolał zaryzykować upadek rządu ze swoim udziałem, niż zgodzić się na przeforsowanie ustawy o restytucji mienia. Już wtedy chyba wiedział o roszczeniach żydowskich. Więc naprawdę był to polityk dalekowzroczny. Ale mówię, to są sytuacje, które Konfederacja mogłaby wykorzystać właśnie w taki sposób. Nie wchodząc w koalicję, ale popierając, wymuszając nawet na tym zapleczu politycznym rządu pewne inicjatywy, które by zmieniały, że tak powiem, sytuację w Polsce. No gdyby podatek VAT został obniżony w tak istotny sposób, no to miałoby to konsekwencje dla gospodarki, prawda? Gdyby została uchwalona ustawa o restytucji mienia, czyli reprywatyzacyjna, no to konsekwencje dla Polski byłyby bardzo daleko idące. Powstałaby gruba warstwa właścicieli, pojawiłaby się gruba warstwa właścicieli,
którzy stanowiliby naturalne zaplecze dla ugrupowań antykomunistycznych. No bo oni by wiedzieli, kto im zabrał własność, a kto im oddał, prawda? No i niezależnie od tego, jakie by to ugrupowania nie były, że tak powiem, bardzo mało prawdopodobne byłoby wtedy ponowne dojście do władzy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Bardzo mało prawdopodobne. No a jak wiemy, w 2001 roku Sojusz Lewicy Demokratycznej triumfalnie wrócił do władzy razem z PSL-em. Wracając już do tych propozycji koalicyjnych, to możemy też rozmawiać tak, no, w pewien sposób wyrzucić z fusów. I myślę, że to też jest dobre, ponieważ wprowadza jakby do myślenia pewne rzeczy, pewne mechanizmy, które mogłyby się wydarzyć. I to, że polityka jest w pewien sposób nieprzewidywalna, pokazują właśnie pewne powroty. To, że na przykład jak Jarosław Kaczyński stracił władzę w 2007 roku, to ja pamiętam, że większość publicystów z prawa i lewa mówiła, że już nigdy PiS nie wygra. Nigdy. No, i Jarosław przegrał tam, nie wiem, 12 czy 17 wyborów. Aż wygrał tak, że już rządził. Jeśli można, proszę pana, to Churchill powiedział tak Mikołajczykowi, premierowi Mikołajczykowi, jak premier Mikołajczyk powiedział mu, że Polska nigdy nie zgodzi się na oddanie Wilna i Lwowa. On, Churchill, mruknął, nigdy, nigdy, nikomu nie można zabronić wymawiania tego słowa. Wie pan, w polityce nie ma nigdy. Jarosław Kaczyński rzeczywiście nie wygrywał wyborów, ale to dlatego, że nasz najważniejszy sojusznik miał tu inne zamiary wobec nas. Ale kiedy nasz najważniejszy sojusznik postanowił tutaj przywrócić swoją kuratelę w Polsce, to natychmiast Jarosław Kaczyński wygrał wybory, zresztą nie tylko on. Pan Andrzej Duda natychmiast wygrał wybory, czego się nikt nie spodziewał, chyba włącznie z nim samym. I z Adamem Michnikiem. No i Adamem Michnikiem, bo Adam Michnik przecież powiedział, że tak. To chyba żeby prezydent Komorowski przejechał ciężarną zakonnicę na pasach po pijanemu, no to wtedy mógłby przegrać. Nawiasem mówiąc, ja prezydenta Komorowskiego znam jeszcze z dawnych czasów, jak żeśmy pod koniec lat 70. tam konspirowali. I wiem, że on rzeczywiście był przekonany, że nie ma z kim przegrać. Pół roku wcześniej, a pół roku później przegrał i to z panem Andrzejem Dudą. Więc byliśmy świadkami cudów, przy których cud w Kanie Galilejskiej to w ogóle nie zasługuje na uwagę. W polityce też pewne rzeczy wprowadza się siłowo. Ja pamiętam, że parę lat temu, jak był kandydat na prezydenta miasta Warszawy, pan mecenas Jacek Wilk, i ówcześnie wtedy w Kongresie Nowej Prawicy, doszło do nocnej zmiany i już po nocy pan Jacek Wilk nagle nie był kandydatem, chociaż miał być. Kandydatem był pan Przemysław Wipler. I na pytanie dlaczego, bo tak. I koniec. Nie było dyskusji tutaj. Proszę pana. I tak wygląda twarda polityka. Jeżeli chodzi na przykład o możliwości koalicyjne, to jak pan mówi, że tego z pewnego słowa nie można zabronić, że nigdy na przykład nie może być koalicji Konfederacji z PiS-em czy z Platformą. I tak hipotetycznie to sytuacja moim zdaniem wygląda całkiem ciekawie, bo jeżeli wchodzi Konfederacja na tej fali wolnościowej, konserwatywnej do Sejmu, a też jest tak, że różni kandydaci startują w tych różnych okręgach. Powiedzmy, że wchodzi 60 osób i jeden, nie wiem, czy Platforma, czy PiS składa pewne propozycje, przyjmijmy, że Platforma, i mówi, dobrze, no to wejdziecie do sądu, dostaniecie ministerstwo, nie wiem, tak. Nawet te ministerstwa, o których chcecie, czyli związane na przykład z gospodarką. I po pewnym czasie może się okazać, że korumpuje się pewną grupę posłów, zrobi się alternatywę, jak to pan Stanisław mówi, też polityczną, że tak, my to jesteśmy normalnie, zmieniamy Polskę, a tu mamy oszołomów, tych takich skrajnie prawicowych oszołomów. I może dojść do tak zwanego wycięcia. Już jak rozmawialiśmy tutaj przed nagraniem na temat tego, co pan Bielan zrobił, że wszedł do partii Gowina, a następnie przejął tą partię, wykonał pewien rozkaz, no i pan Gowin został, że tak powiem, no... Dlatego, panie Jarosławie, ja nie wykluczam żadnej możliwości, bo to wie pan, a
ja nie jestem ani członkiem Konfederacji, a już tym bardziej władz tego ugrupowania, więc nie mam na to wpływu, co Konfederacja robi. Natomiast jeśli mnie by ktoś zapytał, co ja na ten temat sądzę, to ja bym właśnie to bym nazwał głupstwem. To bym nazwał głupstwem, bo dając się zwabić na jakieś iluzoryczne stanowiska ministerialne, Konfederacja natychmiast straciłaby atrakcyjność. Jeszcze by tam się dotułała do końca kadencji Sejmu, ale to by była partia jednorazowego użytku. Tak jak inne, na przykład jak Ruch Palikota, jak Kukiz 15, przecież to są te jak Samoobrona wreszcie. Jak, przerwę panu, jak Liga Polskich Rodzin, która weszła do Sejmu i została przez to zmiażdżona. No tak, więc czasami, wie pan, to są pyrrusowe... Do rządu, takie, przepraszam. Tak, to są pyrrusowe zwycięstwa. No do rządu to została zmiażdżona, dlatego że Jarosław Kaczyński jako premier tego rządu, bo to on wtedy się pojawiła koalicja, bo przedtem to były takie właśnie luźne jakieś niebezpieczne związki. Jak Jarosław Kaczyński został premierem rządu, no to wtedy koalicja Liga Polskich Rodzin, PiS, Liga Polskich Rodzin, Samoobrona. Jarosław Kaczyński się zorientował, że uczestnictwo w rządzie wzmacnia te partie koalicyjne, te przystawki tak zwane. No i natychmiast postanowił położyć temu kres. Podał rząd do dymisji. Przecież wybuchła afera gruntowa, której skutki do dzisiaj tam jeszcze czkawką się odbijają w postaci tych wyroków dla pana Mariusza Kamińskiego i tego drugiego pana Wąsika. No bo afera gruntowa polegała na tym, że to była, żeby złapać, że tak powiem, na gorącym uczynku Andrzeja Lepera, jak łapówkę bierze. I to było, wie pan, ja bym nawet nie uwierzył, gdyby mi ktoś opowiadał, że tak było, ale ponieważ to Jarosław Kaczyński sam w wywiadzie dla naszego dziennika to powiedział, no to nie wypada mi nie wierzyć. Powiedział, że złożył Andrzejowi Leperowi taką propozycję, żeby on się oddał do dyspozycji prokuratury, ale żeby Samoobrona nie wychodziła z koalicji. Andrzejowi Leperowi taką propozycję złożył. Wie pan, ja uważam naczelnika państwa za wirtuoza intrygi, ale to, że on tego rodzaju propozycje składał Andrzejowi Leperowi, może komu innemu, ale Andrzejowi Leperowi, to świadczy o tym, że on bywa naiwny jak dziecko. No i dlatego potyka się o własne nogi. Wchodzenie z wirtuozem intrygi w jakieś takie niebezpieczne związki jest bardzo ryzykowne, bo PiS jest ugrupowaniem etatystycznym, jak co najmniej, żeby nie powiedzieć socjalistycznym. I jeśli Konfederacja by tu zaczęła się jakieś amikoszonerie uprawiać z PiS-em, to czar by prysnął w jednej chwili. Nie pozyskałaby żadnych nowych zwolenników, natomiast bezpowrotnie utraciłaby tych dotychczasowych. Więc jeżeli chce taki eksperyment zrobić, to proszę bardzo, tylko że to jest, to tylko się raz robi. No. I potem byśmy tylko musieli, znaczy my, trzeba by było posprzątać po Konfederacji. No i czekać, aż znowu się coś zbuduje, a Konfederacja była budowana już dość długo, długie lata. No nie takie długie lata, bo właściwie powstała w 2018 roku albo 2019. Ale wcześniej tak. Jeszcze, zanim to powstało, to były różne takie. No był Kongres podchody. Nowej Prawicy, który został doszczętnie zniszczony. Proszę pana, widzi pan, ja trochę już tam w tej polityce kiedyś działałem. I ja powitałem powstanie Konfederacji jako ukoronowanie, może nie, ale drugi etap pewnego procesu, który myśmy zaczęli w roku 1990. Mówię my, to znaczy Unia Polityki Realnej. Zorganizowaliśmy Kongres Prawicy Polskiej w sali kongresowej Pałacu Kultury imienia Józefa Stalina.
O co chodziło? Tam wszystkich takich, wszystkie, ale głównie chodziło o to, żeby, proszę pana, ruch narodowy odciągnąć od socjalizmu, żeby, wie pan, nie uległ pokusie rewolucji w stronę narodowego socjalizmu. I to się częściowo udało, częściowo, a efektem tego była właśnie po prawie 30 latach Konfederacja. Dlatego ja Konfederacji kibicuję. Kibicujemy w takim razie Konfederacji i na zakończenie serdecznie zapraszam do wspierania kanału poprzez Buy Coffee, gdzie w opisie filmu jest link, można postawić kawę panu Stanisławowi. Polecam też książkę Wołyń bez mitów, gdzie jednym z autorów jest pan Stanisław Michalkiewicz. I jeszcze taka trzecia informacja, że 15 sierpnia będzie Marsz Zwycięstwa w Warszawie, łącznie z piknikiem patriotycznym. Niebawem będą szczegóły na ten temat i też będzie pan Stanisław Michalkiewicz, będzie wydawnictwo Kapitał, będę też ja. Serdecznie państwa zapraszam i serdecznie dziękuję, że oglądaliście, że jesteście z nami. Zachęcam do subskrybowania, komentowania oraz lajkowania naszych filmów. Do zobaczenia. Temat rzezi wołyńskiej jest cenzurowany przez polityków i dziennikarzy. Książka Wołyń bez mitów łamie tę zmowę milczenia i odkłamuje prawdę o tych tragicznych wydarzeniach. Książka dostępna na kapitalbook.pl.